Wciąż jeszcze nie wierzył w to, co widział i usiłował przeczyć swoim zmysłom. Co to znaczy? Zapytał wreszcie zwykłym swoim zimnym, mrukliwym tonem. Czego ty chcesz ode mnie? Wiele, bardzo wiele, odparło widmo. Głos był Marleya, co nie ulegało wątpliwości. Kim jesteś? Zapytaj raczej, kim byłem, zabrzmiała głucha, przytłumiona odpowiedź. A kimże więc byłeś? Zapytał Scrooge, podnosząc głos. Jak na ducha jesteś bardzo drobiazgowy. Za życia byłem twoim wspólnikiem, Jakubem Marley. A czy możesz, czy chcesz usiąść? Zapytał znów Scrooge, spoglądając na widmo z powątpiewaniem i nie wierząc własnym uszom. Mogę. Uczyń to więc. Scrooge zapytał o to umyślnie, gdyż nie był pewny, czy istota tak przejrzysta może usiąść na krześle. Czuł, że w przeciwnym razie widmo byłoby obowiązane do niezbyt przyjemnych dla siebie wyjaśnień. Lecz duch usiadł po przeciwnej stronie kominka tak spokojnie i z taką swobodą, jak gdyby było to dla niego czymś najzwyklejszym. Widocznie nie wierzysz we mnie. Zagadnął duch po chwili. Nie wierzę, odpowiedział Scrooge. Jakiego pragniesz dowodu mego istnienia oprócz dowodu twoich własnych zmysłów? Nie wiem. Dlaczego nie ufasz swoim zmysłom? Ponieważ często błahostka wyprowadza je z równowagi. Lekka niedyspozycja żołądkowa czyni z nich oszustów. W rezultacie możesz być kawałkiem niestrawionej wołowiny, odrobiną musztardy, okruszyną sera i odrobiną niedogotowanego ziemniaka. Pomimo wszystko wydajesz mi się więcej istotą cielesną niż duchem. Scrooge nigdy nie miał skłonności do żartów, a w tej chwili więcej jeszcze niż kiedykolwiek był daleki od żartobliwego usposobienia.